dzień dobry, słuchajcie. Pytacie się o ten samochód hybrydowy, jak widzicie na zdjęciu. Przepraszam i od razu od początku mówię, nie jestem żadnym profesjonalnym recenzentem. Nie mam za to płacone, to jest moja i tylko wyłącznie moja opinia na temat tego samochodu. Jak widzicie, zaczynamy od potężnego wyświetlacza 12,5 cala. Bardzo czuły na dotyk, wszystko działa, to jest SYNC4. W tym samochodzie telefon już na przykład. Nie łączymy żadnymi kablami, nie łączymy Bluetoothem. Ten telefon się łączy przez Wi-Fi, czyli przez Wi-Fi z samochodem. Całe centrum dowodzenia mamy tutaj. Okay. I tu mamy całą kontrolę samochodu. Możemy mieć CarPlay, możemy mieć Google, czy jak to się nazywa, jeżeli macie Androida. Tu mamy, jaką opcję chcecie radia słuchać. Ja akurat słucham Sirius XM satelitarnego. Nawigacja jest wbudowana. A co jeszcze na temat tego wyświetlacza? No wyświetlacz jest... Tu możemy sobie zmienić opcje, widzicie, pokazuje nam napędy, przechyły, to mamy od generatora, ale to pod domem wam więcej powiem, to zone lighting, to jest, kiedy otwieramy samochód, które mają się dookoła światła, pod lusterkami, na, z tyłu na klapie, które mają się włączać światła. Oczywiście zaraz zobaczymy, na razie to wyłączę, ok. 21.6, bo troszeczkę ostatnio, wczoraj w nocy jak wracałem, to tak dosyć szybko. Dobra, przejdziemy to, bo to jest najważniejsze dla was praktycznie. Tu mamy pokazany samochód. Pod spodem jest bateria. Ten samochód jest na benzynę. On jest hybrydowy. Widzicie, chodzi teraz na... On chodzi, on jest włączony. Wszystko działa, wszystko jest uruchomione. Radio można podciszyć, zgłosić, wszystko działa. Ten samochód już działa, ale mamy zero obrotów na liczniku, minimalne ciśnienie oleju. I tutaj teraz, już to mówiłem wcześniej w filmie, ale pamiętajcie, ten samochód, on przez to, że ma silnik elektryczny, ten silnik elektryczny napędza pompę olejową. Nie w pełni ciśnienie, tak jak silnik spalinowy, ale on podtrzymuje pompę spalinową i tak samo rozrusznik działa jako silnik elektryczny. Ten silnik elektryczny działa jako rozrusznik. Także nie martwcie się. Wielu z was się martwi tym, że jak jedziesz na elektrycznym, spada ciśnienie, olej spływa do miski. Później znowu jak się włącza ten olej, zanim dojdzie, to wałek dostaje w kość i inne zespoły. Nie martwcie się tym, ciśnienie oleju jest cały czas. Dobra, niech przejedzie samochód. Jedzie busiarz jakiś z tyłu. O. Od razu się włączyły wszystkie sensory, widzicie? Tu mamy kamerę 360. Samochód nadal jest, o teraz się odpalił, bo już dosyć długo stał. Widzicie na kamerze 360, jak fajnie to widać? Dookoła, gdzie jesteśmy. Ok. I teraz jest tak. Hybrid driving, czyli jest napęd z silnika spalinowego i napęd z akumulatora. Nie, teraz się doładowuje akumulator. Jak będzie na niebiesko, to będzie tylko jechał z samej baterii, na samym elektrycznym. Hybrid driving, widzicie? Współpracują razem silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym. Fajnie, bo zlikwidowałem sobie ten napis, widzicie, mam cały ekran, podłączyłem forescan, widzę z kamery teraz cały podgląd na tył, mogę zmienić tą kamerę, jak to było tutaj, tak, na tą kamerę na przykład, czy jak wiozę coś na pacę, to jest kamera na kabinie, na tylnym stopie, ok, lub mogę zmienić ją na kamerę, tutaj, tą. Bardzo fajna rzecz, kiedy ciągniemy jakąś przyczepkę, kiedy mamy ze sobą coś, co ciągniemy na haku lub podczepiamy się pod przyczepkę, bo tu jest wtedy hak nam wystaje i widzimy dokładnie, kiedy podjeżdżamy. Dobra, wychodzimy z kamery.
bo nas interesuje napęd, prawda? Ja sobie muszę założyć okulary, bo jadę pod słońce. Teraz pod górkę nie włączy mi się elektryczny napęd na pewno, ale co, jak co już mówiłem wcześniej też, ten samochód uczy jeździć, ok? Ten samochód uczy nas oszczędzać paliwo. No teraz jedziemy na hybrydowym napędzie. W momencie, kiedy dojedziemy na przykład do świateł, ten samochód już powinien przełączyć się w tym momencie na elektrykę, ale jak tylko zacznę hamować, to on wyłączy silnik spalinowy, widzicie? Już jedzie tylko na elektrycznym silniku. I teraz dojeżdżam. To jest automatycznie nasza skrzynia biegu. Wiecie zasady. Wbijasz bieg, trzymasz hamulec. W momencie, jak puszczasz hamulec, samochód już powoli zaczyna ruszać. Ten samochód ma taką opcję, że ja teraz zabrałem sobie nogę całkowicie i on sam będzie trzymał na stopie. Nie trzeba po prostu trzymać mu nogi na stopie, żeby na dźwigni hamulca, żeby samochód nie jechał. Wiecie co, muszę troszeczkę przyspieszyć, bo będziemy stać tu jak taki... Wow, kamera się przestawiła. Dobra, z powrotem. Cały czas jedzie... Aha, a to jest antyradar. To mi pokazuje w 48 Stanach w USA to jest legalne całkowicie. Widzicie, pokazuje mi strzałka, że jest gdzieś z przodu policjant. Okej, okay. Cały czas na napędzie hybrydowym teraz jedziemy. Dobra. Posłuchajcie, jak ten samochód cicho chodzi. Jego w ogóle go nie słychać. A już jak się włączy elektryczny silnik tylko, to już całkowicie jest tak, jakby go nie było. O, kierunkowskaz. To jest bardzo fajne w tym aucie, że tu nic nie szumi. Mało tego. Szkoda, że teraz tego nie mogę włączyć. Ten samochód to jest taki innowacyjny system. Ford wprowadził Blue... Tu stoją. Dwa. Blue Cruise Control, czy coś takiego. Blue Control. Niewielu z Was będzie wiedzieć. Mówię tutaj o samochodach elektrycznych, wyłącznie elektrycznych na literkę T. Najbardziej popularne. Cybertruck i reszta tej bandy, nie? Nie wiem, czy wiecie o tym, że jeżeli kupujecie ten samochód, to on nie będzie Was sam woził za darmo. Że włączacie adres i ten samochód Was zawiezie. Nie. Za ten serwis trzeba miesięcznie opłaty robić. W Ameryce chyba jest, w Stanach Zjednoczonych jest... A subskrypcja kosztuje chyba 150 czy 175 dolarów na miesiąc. Widzicie, teraz się wyłączył silnik spalinowy i on sobie tylko z baterii wszystko używa. Mogę nogę z hamulca puścić śmiało, samochód stoi, nigdzie nie jedzie. Ford wprowadził Blue Cruise Control czy coś takiego, Blue Control. Ale to działa tylko na drogach międzystanowych, rozumiecie, na dużych autostradach. System 360 kamer, wszystkie kamery, które są, plus wszystkie czujniki odległości, radar odległości, współpracują ze sobą i samochód wyskakuje Ci takie powiadomienie, że słuchaj, jestem gotowy, mogę przejąć kontrolę. Wciskamy, że konfirmujemy to, czyli że decydujemy się na użycie tego i samochód po prostu sam nam kieruje. Ten samochód zwalnia, przyspiesza, hamuje, wszystko wykonuje za nas. Trzyma się między liniami, trzyma odpowiedni dystans, także bałem się tego na początku, ale działa to, uwierzcie mi, rewelacyjnie. Rewelacyjnie. I to jest za darmo, wliczone w samochodzie. Za to nie muszę płacić. Gdzie w innych elektrycznych, tak jak mówię, chcecie mieć self-driving, czyli samojadący pojazd, musicie płacić opłatę miesięczną. Dobra, tu skręcimy. Od razu już samochód przechodzi na electric driving. Widzicie napis? Jest tylko bateria. I teraz tak, zobaczcie. Chociaż tu jest troszeczkę pod górkę, to niedobrze. On włączy spalinówkę. Ale spróbuję go przytrzymać delikatnie. Widzicie o tym, co mówię? A nie.
wyskoczył na spalinówkę, bo jest za mocno pod górkę i elektryczny może być za słaby. Ale jeżeli jedziemy gdzieś prostszą drogą, okay, nie będę teraz, patrzcie, wyłączył się, jedzie na samym elektrycznym silniku. Ja dojadę aż do następnych świateł w ten sposób. Jeżeli nie będziemy dawać gazu, wiecie jak to fajnie wygląda, bo obrotomierz jest zero obrotów. W tym momencie samochód paliwa nie pobiera, jedziemy, można powiedzieć, że za darmo, tak? Bo ja tego samochodu nie muszę ładować pod domem, nie muszę ładować w żadnych stacjach ładowczych, bo to nie jest plug samochód, tylko to jest na benzynę. Spójrzcie, cały czas jadę, tutaj macie wyświetlone electric driving, jedziemy na silniku elektrycznym z akumulatora. Kiedy będzie za mało? Kilka, najwięcej co przejechałem to 6,5 mili na elektrycznym silniku, wracając kiedyś z pracy z Barrington, dojechałem aż do Fox River Grove na elektrycznym silniku. Ale wszystko dalej działa. Ochładzanie działa, radio działa, cały prąd działa, światło, wszystko działa. A jedziemy nadal, widzicie, na silniku elektrycznym. Także ja nawet nie wiem, włączyłem kamerę czy nie włączyłem. Kurczę, nie wiem, czy mi się to nagrywa, czy nie. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrywa. Chyba się nagrywa, bo tak. Spójrzcie, nadal jestem. Teraz się, co ciekawe jest, w momencie, kiedy puszczamy gaz i on sam zwalnia, następuje hamowanie, taki jakby silnika, i on w ten sposób ładuje nam akumulator. Widzicie, nadal jadę na elektrycznym. O, teraz już się włączył spalinowy. Ok. No, już znowu przeskoczył sobie na elektryka. Jest tak jak na elektrycznym jedziecie, to jest tak cicho w środku, przez to, że są opony specjalne. Tutaj nie są terenowe jakieś opony kartoflane, jak większość z Was wie, kiedy jeździłem Raptorem, tam były grube kartoflaki, nie? I one huczały dużo, ale o, spójrzcie na to. Dojeżdżam sobie do świateł na przykład, samochód jest na elektryku, ok, wciskam nogą, tu mi na desce wyskakuje, że mam, wiecie co, ja zabiorę teraz tą kamerę, tutaj Wam pokażę coś. Okay. Na desce rozdzielczej mam taki zielony przycisk, widzicie go? I ten zielony przycisk mówi o tym, że mogę puścić nogę z gazu całkowicie, znaczy z hamulca, i on będzie sobie stał. Spójrzcie, ja nadal stoję na światłach, nadal obrotomierz pokazuje zero, ciśnienie oleju jest minimalne, widzicie? Jest minimalne ciśnienie oleju. Samochód sobie jest gotowy do startu, ale nie używa w ogóle paliwa. Przy okazji, o, włączyło się zielone. Spróbuję ruszyć tak delikatnie. To naprawdę trzeba delikatnie ruszać, żeby nie odpalić spalinia, nie. To najlepiej wychodzi, jak już się jedzie troszeczkę, no ale to nic. W czasie jazdy tak samo działają dwa napędy. Działa spalinowa jednostka i działa silnik elektryczny, tak? No teraz sobie przeskoczy na elektryka. O, teraz już, widzicie? Już przeskoczył. Ja sobie będę jechał na samym akumulatorze, na tej baterii. Bateria, u nas się w Stanach mówi bateria, nie mówi się akumulator, tylko battery, czyli bateria. Dlatego można go używać. A tu mamy pocztę naszą, lokalną. I może to się wydawać niewiele, nie? Ale takie dystanse sobie pokonujesz na silniku elektrycznym bez używania spalinowego i oszczędzasz w ten sposób naprawdę dużo paliwa. Ja ogromną różnicę widzę pomiędzy Raptorem a tym samochodem. Potworną w spalaniu. Słuchajcie, tu możemy sobie na przykład otworzyć podwójny szyberdach. Jeden raz i drugi raz. Czekajcie, bo czemu się nie otwiera drugi raz? O. I macie ogromny szyberdach, tak? Przez który możecie wyrzucać papierosy, jak tam niektórzy robią, tak. Właśnie zamykam, bo śmierdzi papierosami. Ok.
Okej. Zasunę, żeby słońce mi nie wpadało. I spójrzcie, ja cały czas stoję na bez, nie trzymając nogi na pedale hamulca. On cały czas sobie chodzi na elektrycznym silniku. Jest zielony, dobra. Moje rurki dyndają. Gdzieś. Aha, zaraz zobaczymy, gdzie jest policjant. A nie, on gdzieś... Może on koło kościoła stoi. Często stoi koło kościoła. Także tyle z pokazu tak na razie tu zewnętrznego. Zaraz jeszcze przejdziemy do paru technicznych rzeczy, które na pewno Was zaciekawią, więc zostańcie jeszcze chwilkę, a ja tylko wrócę pod dom i zobaczymy jeszcze raz silnik i pokażę Wam z tyłu ciekawą rzecz. Przeważnie tutaj jak dojeżdżam, widzicie, on już jest wyłączony, potrafię dojechać stąd do domu i cofnąć na podjazd na silniku elektrycznym. Zobaczymy, czy mi się dzisiaj uda. Włączył spalinówkę. Wyłączy z powrotem. Dobra. To jest kwestia, że pedał gazu po prostu jest nie za mocny. Troszeczkę naciśniesz, on włącza spalinówkę, ale w tym momencie cały czas jadę na elektryku. Ok. Co wprowadzili w tych samochodach? Wprowadzili to, że podczas cofania ten silnik robi taki dźwięk. Znaczy samochód robi dźwięk, żeby ludzie dookoła słyszeli, nie jest to jakieś tam bipczenie jak w ciężarówce czy coś, tylko takie delikatne ping, ping. Spójrzcie, stamtąd przyjechałem na elektrycznym, zobaczcie, teraz jeszcze włączę sobie wsteczny bieg. Ok, przełączą mi się kamery, włączyłem hamulec. Włączą mi się kamery. Nie wiem, czy jesteście w stanie usłyszeć ping, ping. Przecież jego nie słychać w ogóle. Jest taka cisza, że tu nic nie słychać teraz. Normalnie jak... W momencie jak zaciągnę... Jak wrzucę na parking... Ok. Automatycznie brake się, czyli hamulce się zaciągają tylne. To też jest ciekawa rzecz. Jest bardzo dużo funkcji. Jest. Możemy poustawiać sobie w samochodzie, co potrzebujemy. Na przykład jest włączony, nie wiem czemu, maksymalny idle, czyli jak go zostawię włączonego, to po 30 minutach samochód się wyłączy. Znaczy zacznie najpierw dawać alarm i się wyłączy, nie? To w ciężarówkach też jest ciężko, często stosowany system. Tu mamy, żeby za każdym razem jak wysiadamy, żeby sprawdzić, czy z tyłu nie został pasażer, czy dzieci zwłaszcza. Easy entry exit, to jest włączone, że kierownica, tu jest z boku na przykład, możemy kierownicę sobie dostosować do swojej wysokości. Musimy ją wyciągnąć, schować. Ok. To samo z lusterkami, wszystko macie ustawione. Wtedy jak wysiadacie w tym momencie, to podnosi się kierownica maksymalnie do góry, odsuwa się troszeczkę siedzenie do tyłu, tak żeby było łatwo wysiąść. Światła oczywiście są automatyczne, włącznie z długimi światłami, są automatyczne. Włączają się jak nic nie jedzie, jak tylko wyczuje jakiś samochód. Albo z naprzeciwka, albo tylne światła, zobaczy, bardzo szybko to reaguje. Wiecie, też myślałem, że będzie razić innych kierowców, ale nie razi. Kiedyś próbowałem zrobić, żeby przy zamykaniu forescanem programem podłączałem, żeby składały się lusterka, nie? Nie mogłem tego zrobić, ponieważ... Zaraz Wam coś pokażę. Zobaczcie, ta opcja jest tutaj. Ok. Wyłączyłbym teraz, nie będą się składać przy zamknięciu, teraz się będą. To jest do ustawienia na przyciski, na numery drzwi z boku, jakbyście zapomnieli kluczyka. No, różne rzeczy tu są, różne. I teraz patrzcie. Wyświetlacz jest piękny, co? Bardzo lubię
nie wiem, człowiek powinien troszeczkę już podążać za techniką, nie? Schować na okularki, już można okularki schować. Zawsze jedną ręką to sobie można podetrzeć się. Ok. Bardzo czytelny, bardzo ładny. Teraz zobaczcie, będziemy przełączać. Tu mamy napędy na 4 koła. Będzie fajnie to zmieniać, co? Przygotowany jest teraz pod holowanie przyczepy. Wszystko się zmieniają kolory, widzicie to? Teraz jest zwykły. Teraz jak jest, pada deszcz lub, no dobra. Jak pada deszcz lub jest śnieg. Slipy, ok. Teraz mamy na głęboki śnieg. Widzicie, jak się wszystko ładnie zmieniło? Dobra. Teraz mamy na błoto i na błoto pośniegowe. Teraz mamy na, jak jedziemy gdzieś w górach, pod góry, po kamieniach jakiś, znaczy wspinamy się, widzicie? Bardzo ładnie to tak wygląda. Dobra, wracamy na normal. Gdzie to było? Tu jest. O! Tak wygląda nasz licznik. Cały command center. Możemy tu zmieniać sobie, żeby pokazywało nam, ile spala. Ok. Tu właśnie jest ten przycisk od tego cruise control, czyli tempomat. Wtedy to trzeba włączyć. Trzymanie w liniach. I ten samochód jedzie nam sam. Tu mamy odległość od adaptacyjnego cruise control, czyli tempomatu. No i tu jest do operowania radiem. Tutaj przewijanie, tak samo tutaj mamy telefon. Możemy przejść na informacje ciężarówki. Możemy sobie sprawdzić ciśnienie opon. Ok. Teraz mamy, jak przechodzimy na off-road, czyli w teren, jak wjeżdżamy, pokazuje nam przechył i tutaj nam pokazuje, gdzie jest przekazywany napęd. Widzicie, tu jest z przodu silnik spalinowy, z przodu, a tutaj pod kabiną, tam gdzie jest transmisja, jest silnik elektryczny. Mamy engine. Tu pokazuje nam, czy są pasy zapięte, czy nie. Zero zapiętych pasów. Tu mamy tutaj nam kamery 360 i widzimy, czy coś dookoła nas nie jedzie. Sorry, ja mówię, nie jestem żadnym profesjonalnym. Nie jestem żadnym profesjonalnym przedstawicielem i nie umiem pokazywać tak, jak się powinno pokazywać, ale tyle, co wam mogę, to staram się przekazać. Tutaj jest jeden czujnik, tu jest drugi czujnik i tu jest trzeci czujnik. Jak jedziemy tym samochodem na tym automatycznym sterowaniu, że on sobie sam steruje, te trzy czujniki cały czas obserwują naszą twarz, czy nie opada nam głowa na dół, czy nie zamykamy oczu, czy nie jesteśmy zajęci czymś innym, bo jeżeli tylko wyczują któryś z tych trzech czujników wyczuje, że coś jest z tobą nie tak, zaraz dostajecie ostrzeżenie dźwiękowe, wyświetla, że masz przejąć kontrolę nad samochodem. To można wyłączyć. Teraz jeszcze ciekawa rzecz. Nie wiem, czy widzicie to, możecie zauważyć, ale widzicie ten materiał tutaj na wierzchu? To już nie jest zwykły plastik, tak jak w samochodach. To jest specjalny materiał, który nie powoduje odbicia się światła na szybę i nie paruje, bo wiecie, robią się szyby czasami taka mgła na szybach po jakimś czasie. No właśnie od utleniania się tych plastików tutaj. Dlatego Ford zastosował taki właśnie inny materiał całkiem na poszycie tutaj góry. No jak widzicie, samochód jest czterodrzwiowy. Wszędzie są wstawki platinum. Siwe
szycie materiałów jest, wentylowane, czyli ogrzewane, ochładzane siedzenia są przednie. Tutaj mamy duży schowek z sejfem. Tutaj mamy składaną dźwignię od biegów. W celu, jeżeli chcemy sobie rozłożyć laptopa i pracować tutaj na laptopie. Przejdziemy teraz do tyłu. A co jeszcze jest, to widzicie wysuwane progi. Automatycznie duże, szerokie, pokryte nie antypoślizgowym materiałem. Przepraszam za bałagan tutaj troszeczkę, ale tak. Mamy dużą kanapę, dzieloną kanapę. Włącznie tutaj mamy nakupki, uchwyty. Okay. Ta kanapa się podnosi. Spróbuję podnieść, żeby nic nie zniszczyć. Okay. O, wtedy się podnosi ta skrzyneczka tutaj i robi nam się taki bagażnik jakby. Tu mamy gniazdko na 110, tam pod spodem. Jest 110, znaczy 120 u nas już teraz jest. Tylne siedzenia są podgrzewane i mamy ładowarkę do USB-C i stare USB. O, kamera. Tak jak mówiłem, samochód jest na paliwo, duże czarne felgi, wielki napis Platinum, elektrycznie otwierana tylna klapa, ale się tu już nabrudziło w środku na pace. Mamy tutaj tak uchwyty, żeby położyć, to jest na telefon. Mamy tutaj, mówię, wcześniej już wam pokazywałem to, mamy schodek z rączką, żeby było nam łatwiej wejść na pakę, czyli jedynka, dwójka, chowamy. A, to się dopiero zamknie z tym. Okay. Cała magia się dzieje tutaj. To są gniazdka na prąd. Normalnie górne gniazdko jest na 220 V. Chodzi o to, że dajmy na to, w tym domu nie ma prądu. Do skrzynki z bezpiecznikami trzeba kupić specjalny taki switch, czyli przełącznik i kabel. I ten samochód, on ma 7,2 kW generator w sobie. Ten samochód, jeżeli ma pełny zbiornik paliwa, przez 70, chyba 6 czy 8 godzin będzie zasilał ten dom specjalnym kablem. Także mówię, są wersje chyba 2-4 kW. Ten ma największą wersję generatora, czyli 7,2 kW. Dwie rury wydechowe, oczywiście. Tak wygląda. Teraz jeszcze jak zajrzymy tu do przodu, światła są LED-owe, które przy skręcie kół skręcają się w lewo, w prawo. Dzienne światła są tutaj LED. Tak samo halogeny. W momencie jak skręcamy w lewo, włącza się z lewej strony, z prawej strony. Przychodzi dwa haki do holowania z automatu, pełno sensorów. I teraz tak, jedno ochładzanie, jeden płyn jest do silnika, ten zielony chłodzi nam baterię tą pod spodem. Tu mamy, nie znam się na tym, czy to jest, silnik jest ten elektryczny zamontowany tam z tyłu na końcu transmisji. Silnik 3500, 430 koni i 570 funtów torku. Naprawdę
połączenie tego silnika spalinowego z elektrycznym daje niezłego kopa przy starcie. Jeżeli ktoś nie zna się na silnikach hybrydowych, tak jak ja, i nigdy nie jeździł, lepiej, żeby się nie wypowiadać, bo można wyjść na głupka. Autentycznie. Mówię. Ford 150, aluminiowa, cała buda jest aluminiowa. To już nie jest EcoBoost, to już jest PowerBoost. Wersja platynowa, Platinum. Chyba Limited jeszcze jest większa wersja od niego, lepsza, ale to już nic więcej się nie różni. Ten Platinum, tutaj ta wersja jest tak zwany Black Appearance. Poznać to można po tym czarnym znaczku fordowskim z przodu, z kamerą. Ciekawe są te żaluzje na chłodnicy, jak jest chłodno. Żaluzje się zamykają, szybciej nam się nagrzewa silnik. Duża maska, ale całkiem łatwo się zamyka. I za darmo siedzi robal, który sobie chodzi po moim samochodzie. Moi drodzy, czy lubię? Jak na razie bardzo lubię ten samochód. Czego mi brakuje? Tego, że jak wsiadałem do Raptora i jechałem, to na Raptora wszyscy się patrzą. Raptor po prostu wzbudza respekt u wszystkich. Ten samochód wydaje się zwykły, ale jest bardzo ekonomiczny. Czy będzie mi się dobrze nim jeździć? Już mi się dobrze nim jeździ. Tyle z mojego opisu tego samochodu, co mogę powiedzieć. Na pewno ma dużo, jest chyba o 2 cale ma niżej jest niż Ford Raptor był. Ok. A resztę, jakby ktoś chciał poczytać na temat napędów hybrydowych, to se musicie w internetach poszukać. Dla mnie to działa idealnie. Dzięki, taka była moja relacja na temat tego samochodu, który nawet posiada, na lusterkach pokazuje, nie wiem, czy te radary są z tyłu, czyli martwy punkt nam pokazuje, nie? W Raptorze były tutaj napisane, bo nie wiem, gdzie w tym jest. Także no, half ton pickup truck, jak to się mówi w Ameryce, pół tony. Dzięki. Zostawcie jakiś ślad, że byliście. I do zobaczenia. Nara.